Hej, siemaneczko, z tej strony Abra, witam w kolejnym odcinku Survivalu z Abrą. Moi drodzy, dzisiaj będziemy robili coś naprawdę mega ekscytującego. Dostaliśmy zadanie od samego szeryfa, żebyśmy wybudowali więzienie, bo jak wiecie, bądź też nie, stała się bardzo przykra rzecz, mianowicie Maćkowi ktoś podłożył TNT w domku i będzie sprawa sądowa, a ten, kto, słuchajcie, to zrobił, trafi do paki, do więzienia, którego jeszcze nie mamy, więc dzisiaj za normalnie hajs, słuchajcie, za jakiś hajs wybudujemy więzienie razem z Elvisem. Podejrzewamy, że to w ogóle Elvis wysadził to TNT, więc on będzie budował więzienie dla samego siebie. Nie komentujcie, zaraz pójdziemy do szeryfa, właśnie do komisarza, słuchajcie, sepciocha. On nam albo zapłaci teraz, albo może potem da nam jakieś surowce i wybudujemy przepotężne więzienie, więc oglądajcie koniecznie do samego końca. Ale tylko przypominam, że jeśli ktoś jest nowy, niech zasubskrybuje ten kanał, dlatego że codziennie o godzinie 16 są tutaj filmy i codziennie wieczorkiem są live'y, dokładnie tak, więc subskrybujcie, dzwoneczkujcie i wpadajcie na nowy kanał Abra Games, gdzie wpadają inne filmy, tam macie w opisie. Dobra, siemka panie komisarzu. Witamy Elvisa, siemka, siemko. Słyszałem, że mamy zbudować więzienie dla Elvisa, bo Elviso pójdzie do paki. Jak to ja? Nie, no pójdziesz do paki, typie, mówię ci. No, więc czy to prawda, że mamy zbudować więzienie? No. Tak, dzisiaj będziemy budować. Znaczy... Dobra, ile, dobra, dobra, ile płacisz? Ile płacisz? Ile? W złocie, no. No dobra. Dam wam surowce. No. A do tego porozmawiamy po wykonanej pracy. Dobra, to gdzie to ma wyglądać? Gdzie to ma być? Daj nam surowce i będziesz nas nadzorował, czy my mamy budować z głowy? Tak. No bo chyba jakiś plan musi być działania, jakiś, ja nie wiem, konspekt, szkic, cokolwiek, nie wiem, co się dzieje. Tutaj jest w ogóle wstrzymana budowa, słuchajcie, tutaj Elviso zaczął sobie coś budować, a tutaj oczekiwanie na pozwolenie, więc Sepcioch oczywiście zakratował to, że, no bo oczywiście trzeba mieć pozwolenie na budowę, a Elviso chciał sobie wybudować bez pozwolenia. XD. Nic tutaj się nie, słuchajcie, nie stanie bez wiedzy policjanta. No dobra, tutaj to ma być więzienie, tak blisko mnie. Oddaj konia. Jak to? No oddaj mu to, no kurde, typie, bo bana dostaniesz. No, więc zaraz się Sepcioch oczywiście ukaże. Dobrze, tu no będzie więzienie. No. I teraz tak, surowce wam rozdam, moi drodzy. Dobra, z czego to ma być? Bo wiesz, jeśli to jest gruby projekt, to ja chcę dużo hajsu, nie? No więc dawaj, spiesz się, nie ma czasu. Dobrze, no tutaj dla ciebie będzie, proszę bardzo, raz, o, kraty. Dwa, trzy. Dobra, czy kraty, no tak, no bo w sumie jak jest więzienie, to są i kraty, to chyba w miarę logiczne, nie? Ej, genialne. Proszę bardzo. Kabel stone'owe, schodki. Dobra, ale ja mam... No, z czego? Betonowe, no tak, no betonowe, no żebyś nie rozkuł ścian. Wow, ale ile, skąd ty masz tyle betonu, co, cwaniaku? No, słuchaj, pochwal się. Ja mam wszystko tutaj, ponieważ ja dbam o tą wioskę. I ja sobie załatwię. Okej, czyli to tak będzie przepotężny budynek. Chociaż tutaj nie mam aż tak dużo tego, ale to jest wszystko, co posiadasz, tak? Dla mnie. Jeszcze nie, jeszcze jak będziesz potrzebował więcej, to no dobra, to ja to rozdaj mu tutaj rzeczy, a ja zacznę tak, tutaj jakiś taki konspekt budować. Taki budynek tutaj musi być. Chyba ten budynek chyba musi być duży, nie? Tak. Oj, mi się tak wydaje. Ogromny. Dobra, ja potrzebuję jakiś szkic, nie wiem, jakąś księgę architektoniczną, cokolwiek, żebym wiedział, na czym stoję. I to wszystko? To wszystko? Panie, coś jeszcze... panie szeryfie, a jakieś zamszone cegły, jakieś popękane, może jakieś ładne? Jakie cegły? O co właśnie chodzi? Tak, dlaczego on widział projekt, a ja nie widziałem? Dlaczego on wie, z czego mamy budować? A dlaczego nie zobaczyłeś bo na projekt? Bo ja jestem urzędnikiem państwowym. Ja, nie jesteś żadnym urzędnikiem, zaraz spotkasz się z moim mieczem. Ja bym chciał zobaczyć, dlaczego on wiedział? Ja chcę też dostać jakiś projekt. Czemu on dostał, a ja nie? No halo, panie Sebastianie. Dlaczego on dostał projekt? No dobra, olać typa, frajer, no, jesteś, projekt, frajer jesteś, a nie szeryf, ja idę budować, elo. Taka prawda, ja idę budować. Pana, panie... W którym miejscu ma być wejście, żeby to było jakieś symetryczne? Wejście ma być tutaj, ze mną. Tutaj ma być wejście, czyli to będzie tak dobra, wielki budynek. Miejscu. O, już zaczyna mi się podobać, nie wiem jak wam, drodzy widzowie. Tak? Mnie się zaczyna już podobać, tak to jest. Będzie takie wielkie, tylko że nie wiem, czy mi surowców na to wystarczy. To ma być wysokie? Ma być trochę. To ma być wysokie, nie? Chyba. Oj, to ma mieć kilka pięter. To ma mieć dobre kilka pięter. To ja nie wiem, czy nie będzie musiał nam tutaj szeryf trochę pomóc. Bo tutaj, no naprawdę, tutaj będzie grubo, dobrze, grubo, ja grubo. Zostawię. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobra, okej, czyli to będzie teraz symetrycznie. No dobra, to ja tutaj się zabieram za robotę. Od samego dołu mają być cele, czy na dole ma być jakieś, nie wiem, biuro, a dopiero no potem właśnie, jakieś cele. Biuro. To musisz nie, nam no, powiedzieć, no, panie szeryfie. Na dole jest biuro. Na dole jest biuro, proszę. Tam, gdzie państwa policjanty sobie jedzą te donaty, tak? W amerykańskich filmach tak jest, że oni sobie tak pączki jest, jedzą. I nic panie nie Abra. O, kuchnia musi być przecież. Oni tam, wiecie, w celach to sobie siedzą, ale też jakieś kuchnia, jakiś wybieg musi być dla nich. Znaczy, wybieg, spacerniak, tak? No wiecie, żeby oni mogli się wybiegać, tam pochodzić, pograć w kosza. No, co, czego chce pan Elvis, no? Ale to jest jakieś tutaj kpina ze mnie, przecież to wejście jest na dwójeczkę. No dobra, no to sobie popraw, nie? No dobrze. To sobie popraw, a my tutaj budujemy do góry. Panie szeryfie, czy pan nam tutaj pomoże?
Tak, właśnie pomagam. Jak tak, to buduj pan do góry, a ja tutaj zajmę się różnymi piętrami i tak dalej. Tutaj trochę roboty jednak mnie czeka. Przydałoby się jakieś podłoże tutaj zmienić. Póki co takie podłoże na razie tutaj nie może być. Ja myślę, że zrobimy z kamienia takiego porządnego. Dobra, a czy ma pan takowy kamień tutaj, żeby mi podrzucić? Potem zrobimy. Dobra, to ja tutaj zacznę skopywać podłogę. Okay, ja tutaj liczę tylko na dobry hajs, bo ja nie chcę pracować za darmo, nie? Wow, spadłem do jakiegoś cave'a. Co tu jest grane? Ja bym nie chciał pracować za darmo, tak? No ja też właśnie. Więc ja liczę na jakąś zapłatę. Będzie tutaj jakiś hajs, czy nie? Będziemy. No po wykonanej pracy, tak? No nie dostaje się. Zaliczkę się dostaje. No właśnie, panie szeryfie. Zaliczkę jakąś. Na razie nie jesteście zaufaną firmą. Jak będziecie zaufaną firmą, to będziecie dostawać zaliczkę. Skąd nie mam wiedzieć, że zaraz nie uciekniecie? No to będziesz nas ścigał na swoim rumaku. Ja takiego nie posiadam, nie? Panie szeryfie. Czemu tam jest jakiś cave? Co to żeś zrobił? Halo? Ja nie wiem, ja już szykuję drogę ucieczki, jakbym wpadł do pierdla. No właśnie tak mi się wow! Wydaje. Co? Czy właśnie umarła osoba podczas roboty? Odszkodowanie wobec tego. Ale co tu się stało? Halo? Odszkodowanie mi się chyba należy, czy nie? Panie. A dlaczego? To ty, zasady BHP nie zostały zachowane, to już nie moja wina. Nie no, jak dla mnie, panie Elvisie, co pan myśli? Jak dla mnie, to no tutaj odszkodowanie powinno. Większe pieniążki są potrzebne. Jak dla mnie to tutaj naprawdę odszkodowanie powinno wjechać. Ja tutaj straciłem życie! Co tutaj się w ogóle stało? Ja muszę jeszcze jakoś wyjść stąd. Nie, jak dla mnie, panie. Ja kończę pracę, chyba że zostanie mi wypłacone odszkodowanie. Złamałem nogę właśnie przed chwilą. Ile tego odszkodowania pan chce? No tak nie jest, 16 zł. Da radę? 14. No dobra, może być to 14. Takie ubezpieczenie. Dobrze. Ja składkę płacę i takie ubezpieczenie właśnie. Nie? Ta składka, to bardzo wie pan co, właśnie. Nic nie daje. Mhm. No właśnie widzimy. Ja się już obrażam tutaj na szeryfa. Dobrze, ja będę budować wobec tego dalej, ale pan szeryf musi tutaj budować ze mną. To musi być jak największe. I jakiś beton trzeba tu przynieść. Ja mogę przynieść od siebie nawet tutaj surowce, tylko będzie musiał szeryf je ode mnie kupić. Co pan myśli? Będzie pan chciał kupić ode mnie? Nie? Jakiej racji? Masz jakieś może kraty, czy coś w tym stylu? Ja mam kraty, mogę zarzucić. Tak kompanie! Dziesiątkę może? Dobra, masz 64, nie narzekaj. Macie dirta? Mam dirta. Absolutnie. Daj mi dirta trochę. Mam. Dobra, jak to idzie? O, tutaj mury będą w ogóle przy tym więzieniu. Fajnie to wygląda. Kompanie, podoba mi się. Dobra, trzeba zrobić tutaj właśnie jakąś podłogę. To ja może przejdę się jednak po cobblestone'a i może szeryf kupi u Abery. Co szeryf myśli? Możemy doliczyć to do wypłaty. Dobra, to ja wezmę tutaj trochę tego. Mam stone bricki w ogóle, to może stone bricki może. Wyżej jeszcze czy nie? Wyżej, to musi być jak najwyżej. To mnie pytasz? Jeśli chodzi o mnie, to ja chcę jak najwyżej, bo chcę tutaj hajs zgarnąć, nie? Ale to ty masz przecież projekt, ty! Daj mi projekt, Elvis, widziałeś projekt? Jak widziałeś, no właśnie, to ja widziałem, ale tylko przez chwileczkę zabrał. No dobra, to wobec tego ja tutaj będę stawiał podłogę. Kurczę, jak tutaj projekt zabrałeś, typie, szeryfie, od 7 boleści, no to jak ja mam teraz kończyć? Nie no, ja mniej więcej wiem, jak to zaraz przestanie być tak kolorowo, jak ci się wydaje. A jest bardzo kolorowo, mi się zaraz podoba. Zaraz cię zdegradujemy, typie. Czekaj. Czy typ, który został oskarżony o usiłowanie rozwalenia domu Maciocha, mówi, że coś... Czekaj, możesz powtórzyć? Bo nie usłyszałem. Czemu on się w ogóle odzywa? Dlaczego on w ogóle się... A może ty? A może weź go na dołek wrzuć na parę godzin, co? Nie trzeba, panowie. Niech on sobie najpierw sam dla siebie zbuduje ten dołek. Aha, budujemy mu więzienie. Dobra, to wobec tego ja tutaj zacznę już tworzyć naszą tutaj konstrukcję. Zacznę tutaj stawiać kraty. Bo słuchajcie, jak pewnie wiecie, bądź też nie, więzienia to są kraty. Po prostu to są kraty na kracie i tak dalej, nie? Więc no, tutaj tworzymy coś naprawdę. Ej, zostały mi tylko dwa sztaki już betonu. No to rób, cwaniaczku. Nami się wyręczasz, bo samemu się pracować nie chce, co? Słuchaj, nie chce się. Jak się ma pieniążki, to nie trzeba pracować, tylko się płaci za to. No dobra, pracuj, cwaniaku. Tak? Będziesz teraz nam wmawiał, że my niby nie pracujemy. No wiesz co ty, no bezczelny jesteś. No we w ogóle, typie, my tutaj staramy się, pracujemy, jesteśmy bardzo danymi obywatelami, tak? No właśnie. Panie, ja teraz mam przerwę na donaciki. Tak? O, a podzielisz się z nami? Czy tak nie za bardzo? Coś tam przeniosę. Co? Ty chyba o, to to fajnie, to super, to ja poproszę tutaj jakieś papu wobec tego, bo ja tutaj tak z jedzeniem to średnio mam, szczerze mówiąc, nie wiem jak wy. Chłopaki, zmęczyliście się, bo ja to bym poszedł na fajrancik. No ja też właśnie. No, panie Sepciochu, czy jakiś fajrancik tutaj wchodzi w grę, czy tak nie za bardzo? Jak najbardziej. Oho, czyli nie musimy pracować i dostaniemy hajs.
Nie, to jest taki to jest bezpłatny fajrancik. Bezpłatny, ale jest coś takiego jak bezpłatny fajrancik? Tak, ja liczę czas na fajranciku i za to nie macie pieniążków. Jak to? No to nie, to nie jedziemy na fajrant, to budujemy dalej, ty. On chce nas wykiwać. Lol. Czy ty próbujesz nas wykiwać? Nie mam już betoniku. O, no to twój problem, ja ci nie pomogę, no Elo. Twój problem. Gdybyś dał odpłatny fajrancik, to bym ci dał. Bez kitu. Nie, no dobra, dam ci, chodź tutaj, masz, rzucę ci trochę, no. Poużywaj go, niech ci będzie, no. Będę taki kumpel przy pracy, niby płacisz, więc jesteśmy kumple, ale w sumie to nie płacisz dużo, więc jesteśmy średnie kumple, powiem ci szczerze, wiesz? No, ej, widzisz jak to więzienie fajnie wygląda? Naprawdę fajnie wygląda. Mi się bardzo podoba. Co myślicie? O, fajnie odwzorowuje projekt? Jak dla mnie to jest bomba. Ono jest bardzo masywne. Bardzo, bardzo masywne jest to więzienie. Ej, serio, ono jest masywne, ono jest grube. Dobre jest, dobre jest. Dobra, porozwalam tutaj to, żeby to nie przeszkadzało. Dobra, okej, tutaj też oczywiście dorobimy sobie. Ej, fajnie, fajnie wygląda ten projekt. Naprawdę, nie wiem kto był architektem, ale pewnie gruby hajs tutaj musiało państwo wybulić, żeby taki właśnie projekt kupić, bo wygląda to naprawdę spoko. Dobra, tutaj wow, zrobimy. Z waszych podatków pójdzie także. Jeszcze podatków nie było, nie były płacone. I co teraz? No to nie będzie wypłaty. Co? Jak to? To ja na marne pracuję? Nie, no to ja chyba na fajrancik idę, to ja... Elvis, idziesz coś wszamać? No z chęcią. To chodź, stary, no chyba, że pan kapitan Sepciuk zmieni zdanie. Ale nie mam kapitan. Jak zejść, wiesz, bo teraz... No chodź, skacze, się złapie. Dobra, nie, dobra, no chodź. Ała, ej, ty szukałeś mnie. Ty, zapłacisz nam, czy nie? Będzie płacone? No... A będą płacone podatki? No nie no, chyba najwyższy czas, bo tak nie płacimy od tygodnia mniej więcej, nie? No. No dobra, zapłacimy, jeśli trzeba. Okay. No będzie będą, płacone, no będzie, no. No to będzie zapłacone. No dobra, no to okej, to ja buduję wobec tego dalej. Oho! Szeryfowi się chyba umarło, co? Szeryfie, złamało się nóżkę? Nie podoba mi się to. A szeryf gdzie jest? Czy szeryf jest gdzieś u nas, czy się zrespił gdzieś daleko? Zrespiłem się. Daleko gdzieś? No raczej tak. Dobra, tepniemy szeryfa. tpsebek.mcabra.pl. Niech będzie. Masz szeryfie, idź po swoje surowce i buduj dalej. Bo jak nam chcesz zapłacić mało hajsu, to przydałoby się, żeby tutaj wleciała jakaś fajna nagroda dla nas, nie? To i tak, mimo że mało hajsu chcesz zapłacić, to ta nagroda w postaci pomocy byłaby spoko. Bo jak mamy sami pracować, to mi się nie chce. To mi się nie chce, to ja na piwko idę, nie wiem jak ty, Elviso, ja bym na piwko... No właśnie też by się poszedł. Ja chyba też bym poszedł na piwko, jak mam nie dostać wypłaty, no ale w sumie on, nie no, jakby powiedział, że nie dostaniemy zaliczki tylko dlatego, że jesteśmy niezaufani, ale on może zapłaci. Po prostu. Nie no, ale stary, ale może on zapłaci. No właśnie może, o to chodzi, może. Myślisz, że zapłaci, czy nie? Wątpię właśnie w to. Kurde, jak dla mnie to on zapłaci, stary. No to jest jednak szeryf, no on pilnuje prawa. No powinien. On jak pilnuje prawa, to myślisz, że zapłaci? No myślę, że powinien, no kurde. Nie no, jak dla mnie to będzie płacone, stary, jak się masz. Będzie normalnie tutaj płacony hajsik. Tutaj tylko muszę oczywiście jeszcze dokończyć swoją rolę. O, zrobimy tak. Zrobimy tak. Tutaj oczywiście schodki wjadą, bo to jest gigantyczne więzienie. To będzie więzienie stanowe imienia Abry Abrowskiego. Co ty myślicie? Fajna nazwa, prawda? Mhm. Podoba wam się, czy nie? No bardzo, czy ja mogę bardzo. Poprosić jakieś jedzonko? O, jasne. A dostanę za to hajs? Dasz mi wypłatę? Ale no wypłatę dostaniesz. No dobra, no to masz, to sobie jedz. Kurde, mam nadzieję, że mnie nie wykiwasz. Bo Abery to się nie kiwa, nie? Bo potem sam w pierdlu skończysz albo w szpitalu. Miej to na baczności, że Abery to się nie kiwa. No, dobra, słuchajcie, lecimy tutaj dalej. Bo mi tu coś lata i mnie atakuje i mnie zrzuca. No właśnie, to To idzie. Atakuje tylko nieuczciwe osoby, więc jak dla mnie, kapitan Sepcioch, tutaj szeryf, może być nieuczciwy, ha? Może nam nie chcieć dać hajsu i co wtedy? Nie no, ja to hajs tutaj potrzebuję, jak coś to wie pan, ja muszę rodzinę utrzymać. Ja muszę rodzinę utrzymać, naprawdę, bo się nie powodzi, się nie przelewa się, no. No i co wtedy? No nie wiem, dobrze. Budujmy wobec tego zatem dalej. Ja tutaj oczywiście będę spełniał swój obowiązek. Mam nadzieję, że za to, że tutaj fajnie pracuję, oczywiście zostanę jakoś sowicie wynagrodzony. Taki mniej więcej jest plan. Zobaczymy, czy on się oczywiście tutaj zmieści. No, zaraz się zdenerwuje. Jak to? Dlaczego? Ja tutaj dobrze pracuję. Ale mnie to coś atakuje. A czy mamy jeszcze trochę betonu? Bo tutaj już surowców brakuje. Czy już nie mamy? Nie mamy, to za co my mamy budować? Z czego? Pieniędzy nie ma w państwie. Kto jest tutaj? Czy chyba trzeba jakieś wybory zrobić? Jak tutaj nie mamy z czego budować, to chyba jakieś wybory trzeba zrobić. Naprawdę, tak mi się wydaje. Dobra, szeryfa. Ja tutaj wobec tego robię cele kolejne.
trzeba będzie chyba naprawdę jakiegoś nowego szeryfa naprawdę tutaj wybrać, bo jak tak dalej pójdzie, to naprawdę my nie mamy z czego budować, my nie mamy z czego budować, nie ma pieniędzy w państwie, nie ma pieniędzy! Kto tutaj zarządza? Póki co szeryf zarządza, tak? Dobrze mówię? Tak jest. No to gdzie pieniądze? Gdzie pieniądze? Pieniądze są. No ja tutaj nie ale widzę. Ale nie każdy je otrzymuje. Aha, w taki sposób. Całkiem niezłe, muszę przyznać, bo całkiem w niezłe. Tym państwie dajemy za nic, tylko za pracę. Tak? A ja nie dostałem nic. No a pracuję. Ale nie no, pracuję! Ja na co dzień pracuję, jestem bardzo dobrym, poprawnym obywatelem. No panie Sebastianie, no. A pan chce ukarać takiego grzesznego, kurde, tutaj obywatela? No ja nie mam za co żyć. Dzień dobry mówi. Tak, ja mówię na klatce dzień dobry, nie? Nie, no wiadomo, ja to w willi se mieszkam, pan widział? Pan widział, jak Abramowicz się odstawił? Widzicie pana, jaka willa? To nie każdego pan... Moje trzy wieże? No, nie każdego stać na taką willę. I co, cwaniaczku, nie? Stać dobra, cię na to? Bo ja nie mam za co budować. Dobra, to ja zaraz przyniosę jakieś tutaj bloczki, ale to będziemy musieli się rozliczyć, tak? Dobrze wnioskuję. Będziemy się rozliczać, czy ja mam to dać ze swojej kieszeni? Nie no, rozliczymy się spokojnie. Na pewno? Bo jak się nie rozliczymy, to ja nie przyniosę mało nic. Mało lat, nie dygaj, pracuj. Dobra, ale ja bym chciał tylko wiedzieć, czy na pewno dostanę za to jakąś zapłatę. Bo to tak. Jest dla mnie bardzo ważna kwestia, ja nie mogę tutaj za darmo pracować. Za darmo to wie pan, za darmo to pan... W życiu. To pan w twarz nawet nie dostanie w dzisiejszych czasach. Za darmo to... Dobra, to ja idę tutaj, przyniosę trochę cobblestone'a. Zrobimy wobec tego piętra cobblestone'owe. Pan będzie robił po prostu piętra, co pan myśli? Pan piętra zrobi, co? Dobrze. Ze mną będzie, ten budynek wyższy, ale to jak tutaj ktoś przyniesie surowców, bo tutaj nie ma z czego pracować. Pan ze mną tutaj podmieni tą podłogę, proszę, ja już rzucam. O, i którą, pan, gdzie podłogę? Pan zobaczy, tutaj to wszystko, całe to musi być z cobblestone'a. Całe to, wobec tego to rozwalamy. Ma pan jakiś kill off? Mam. Dobra, to rozwalamy to wszystko. Co jest? Co mi szeryfa? Informuję, że skończyły mi się moje bloki popękane. No to buduj z innych, kurde, nie stać państwa tutaj na wszystko, nie? Gdyby tutaj kreatyw był, czy jakoś tak, ja nawet nie będę wymawiał tej nazwy, bo to obrzydliwe jest. Jakby tu kreatyw był, no to pewnie by były, ale tak to nie stać państwa, nie stać, buduj biedne z innych. Państwo. Buduj z innych bloków, co? Może sobie szeryf weźmie to do serca, te no nasze właśnie. Uwagi, co? Najwyższy czas. Czy się sytuacja nie planuje zmienić? Co pan szeryf myśli? Nie ale zmieni się? Na jaki temat? No na temat tego, że może by tutaj, nie wiem, jakieś surowce były do budowy, bo my nawet nie mamy z czego budować, nie mamy z czego się utrzymać, nie mamy nic. Bardzo się źle żyje. Ja tutaj myślę, że powinny być jakieś nowe wybory, nie wiem, cokolwiek, bo naprawdę tutaj ja z głodu umieram, panie szeryfie. Naprawdę, nie żartuję. Nie narzekaj, Andrzejku. Nie narzekam, tylko po prostu wie pan, no ciężko jest, no. Pan mi nie powie, że jest łatwo. Czy pan mi powie, że jest łatwo? Mi jest łatwo. Jak to? No bo pan to podatki sobie zgarnia od jakichś, nie wiem. Typu, ja w ogóle nie wiem, dlaczego ktoś panu podatki płaci, ale no trudno. No trudno, takie życie na patencie wobec tego. Dobrze, zbudujmy całe tutaj piętro. Trzeba będzie oczywiście tutaj cele zrobić, więc ja już tutaj się oczywiście zabieram za budowanie tutaj tych celi. Tutaj będzie jedna, tutaj będzie ja kolejna. Ja powiem tylko tak, jak ktoś nie będzie płacił podatków, no to spotka go to, co spotkało Maciocha. A co spotkało Maciocha? To? Czy pan za tym to? Stoi? A nie mówiłem? Czy pan się... Nie, ale nie, no wiem, bo kto ja się... za tym stoi. A pan wie, kto za tym stoi. Dlaczego pan nie wyciągnął żadnych konsekwencji z tego strasznego, jakby nie było, czynu? Bo byłem na urlopiku i dopiero jak wrócę zwróciłem z urlopiku i dopiero się tym zajmę. Już dostałem informację od Maciocha. Aha, i dobra, będzie sprawa rozumiem. W sądzie dopiero. Będzie sprawa w sądzie, także na dniach się dowiemy wszystkiego. A ma ktoś z was może tutaj drzwi podrzucić? Bo ja bym chciał tutaj ja drzwi... Mam. O, to możesz mi tutaj dać, dobra. Dzięki, bo tutaj drzwi oczywiście do celi muszą ile być. Wyżej, ile wyżej robimy jeszcze? No, jak na... A, no to jeszcze kolejne... A, że piętro kolejne gdzie? Tak. Tutaj. Dobra. To ma być bardzo niskie, bo wie pan, tutaj luksusików to nie będzie dla nikogo, nie? O. Żadnych luksusików tutaj nie będzie, absolutnie nie. Dobra, zrobimy coś w tym stylu, tutaj to rozwalimy. Dobra, to ja się zabieram wobec tego tutaj za cele. Te cele myślicie, że powinny być duże, czy nie? Moim zdaniem bardziej to... bardziej malutkie, wiesz? O, jak dla mnie to chociaż... oni tutaj powinni zdychać! No właśnie. Tak jest. Zdychać powinniście tutaj. Dobra, to zrobimy tak. Tutaj,
tutaj wjeżdżają kraty. Czy przez to się przejdzie? Nie przejdzie się. Dobra, ale to ja tutaj muszę to trochę inaczej zrobić. Dobra, zrobimy coś takiego. Tutaj oczywiście musi być w ten sposób. Nie zapominaj, że na każdym piętrze musi być pomieszczenie socjalne. No tak, tak, tak. Tutaj właśnie na środku będzie pomieszczenie socjalne, gdzie właśnie ja będę sobie wcinać pączki, jeśli ja oczywiście będę tutaj miał zmianę i będę trzymał tutaj więźniów, bo tutaj każdy z serwera będzie miał jakąś swoją zmianę, akurat żeby pilnować tutaj ludzi. Tak, wiadomo. Tak jest. Tutaj, słuchajcie, nic płazem nie ujdzie nikomu. Absolutnie nic z tych rzeczy. Nawet mi, jak zapłacę. Jakbyś jeszcze hajs miał, to spoko, ale ty nie masz hajsu, ty. Za każdym razem, jak będziemy iść do więzienia, znaczy wy będziecie iść. Pan pójdzie na pewno. No szeryf też może iść do pierdla. Wszystko musicie oddać do depozytu, żebyście nie mogli uciec. Okej, to brzmi groźnie, tak szczerze. Dlatego trzeba zbudować depozyt. Aha, dobra, rozumiem. To niech szeryf zbuduje najpierw, a potem będziemy rozmawiali. No to brzmi tak. To brzmi tak średnio, jeśli tu miałoby być faktycznie coś oddawane, to ja bym nie bardzo chciał tutaj oddawać czegokolwiek, wie pan? Naprawdę, ja bym nie za bardzo chciał oddawać. No ty, coś też. Coś tutaj jest nierówno. Jak to? To jest nierówno. Coś tutaj jest nierówno, ewidentnie. I nie wiem co i nie wiem jak, nie wiem dlaczego. Ale coś tutaj jest naprawdę nierówno. No, pan... jest. I ty chcesz pieniądze na robienie nierówno? U mnie coś jest naprawdę nierówno, pan szeryf zobaczy. Widziałem. Jak do tego doszło? Dlaczego tutaj jest nierówno? I ty chcesz pieniądze za robienie nierówno? Bo to jest na 3. Abra, zobacz, bo tu jest na... Widzę. Jo, nie krzycz na Aberę. Nie krzycz, po imieniu się do mnie zwracasz? A my się znamy w ogóle? No właśnie wątpię w to. No dobra, to ja tutaj to wszystko, te błędy ponaprawiam. Bo ja nie wiem, kto tutaj postawił. Widzieliście, kto akurat miał tutaj zmianę? Kto tutaj to postawił? Ja nie widziałem. Naprawdę nie widziałem. Widzieliście? Bo ja bym tutaj hajs zabrał temu, kto to źle tutaj postawił, naprawdę. Ale to właśnie to ten, który hajs daje. Aha, że to niby szeryf, ja myślę... Nie. No to nie wiem, panie. Gdzie schody wyżej robimy? Macie drzwi, może tak dwójeczkę. Tutaj zrobimy wyżej schody. Co mamy? Co mamy? Drzwi. Dobra, mam, proszę bardzo, tutaj rzucam. Dziękuję. Tutaj schody niech sobie będą, a ja wobec tego buduję dalej. Ja tutaj mam powołanie, ja mam stworzyć miejsce, w którym ludzie będą odpokutowywać swoje winy. Dokładnie tak. Ja mam schody. Ja mam. Dobra, rzucam. Rzucam. Kompanie do pracy. Tutaj robimy coś takiego. Tutaj oczywiście wjeżdża ściana. Tutaj cyk. I tutaj oczywiście musi być okienko. Musi być okienko między tutaj naszymi... Ty, znowu coś mi się chyba nie zgadza. A może? Mi też. Ej, coś mi się tutaj nie zgadza chyba, ale... Ale dobra, na razie to zostawię. Na razie postawimy tutaj kolejne drzwi. Tutaj to rozwalimy. Tutaj oczywiście wjeżdża ściana. No i budujemy, no i ja chcę hajs za to, nie? Ja chcę za to ewidentnie, panie, potem hajs. Dobra. Tutaj wjeżdżają oczywiście drzwiczki. No, coś mi się... Ej, tutaj co jest grane? Czekaj, tutaj muszą wjechać drzwi. Nie, dobra, już jest git. Ogarnąłem. Okay. Tutaj po prostu będzie krata. Dobra, czyli tak, tutaj jest krata. I tak, tutaj jest krata. Tutaj będzie krata. Dobra. Abera ogarnął, wszystko pod kontrolą. Hehe, bo Abera to najlepszy budowniczy. Nie wiem, co o tym myślicie, jak dla mnie. Czy wyżej robimy dalej cele, czy jeszcze nie? Dalej robimy cele. Tutaj będzie tyle złoczyńców, że to jest jakaś masakra. A pod schodami będzie pomieszczenie socjalne. Takie małe. Albo gdzieś tutaj jak Harry Potter. Dobra, robimy tutaj dalej. Tak, tutaj też muszą być cele. Oczywiście, że tak, panie Sebastianie. Tutaj wjeżdżają dalej cele, jakby nie było. Tylko tutaj szybki też muszą powjeżdżać. Więc tutaj tak, jedna szybka, druga szybka, trzecia szybka, czwarta szybka. Tutaj też oczywiście szybka musi być. O! Tutaj coś nam się nie zgadza. Znowu ci się nie... Jezu, i ty chcesz pieniądze za to? No coś się tutaj nie zgadza, ale nie mam pojęcia, co panie powiem. Wy panu, tutaj coś się nie zgadza. Nie mam pojęcia, jak do tego doszło. Dobra, to zrobimy wobec tego tak. Zrobimy tak. Tutaj będzie taka... Będą po prostu niektóre piętra trochę inaczej wyglądały, ale będzie gitara, gąściu. Dobra. Wobec tego zrobimy sobie tak. Teraz tutaj wjedzie dwuja. I tutaj tak. Wow! Ale tu będą małe cele, rozumiecie to? Tutaj to jest właśnie dobre. Tu będą takie chamskie małe izolatki. Takie, wiecie, że naprawdę ludzie będą płakać, że muszą tutaj siedzieć. O kurde, ale mi będzie... Ale już mi ciebie żal, typie. Jak ty tutaj będziesz... Jak ty na trzech kroczkach będziesz mieszkał, Boże. Ale czy możemy to właśnie anulować? Typie! Ja myślę, że powinniśmy na samej górze zrobić takie luksusowe więzienie, że ktoś idąc do więzienia zapłaci. No właśnie, mogę zapłacić. To ma taką luksusową cenę. Za łapówkę?
Luksusowe więzienie? Nie, nie, nie. W sensie, że załapówkę, szeryf, takie słowa? I ktoś a nie, ktoś idzie. Wysoko postawiony, taki ziomal jak ja. Dobra, no. Dawaj mi kobla lepiej. Dobra, taki ziomal jak ja, to jasne, że może, oczywiście, że może, do jakiejś takiej prestiżowej, tak? Zgadzam się, oczywiście, zgadzam się, bardzo, bardzo dobre, bardzo słuszne spostrzeżenie, powiem ci, szeryfie, naprawdę świetna sprawa, wydaje mi się, że jak najbardziej powinniśmy tak zrobić, naprawdę podoba mi się pański pomysł. No, ale dla takich jak Elviso to właśnie ja buduję takie... Takie malusie bym powiedział, te izolatki, bo za zaatakowanie posesji maciocha, jak dla mnie to dożywocie, co pan szeryf myśli? Tak już na, jako ja kumple, porozmawiajmy tak jako kumple, nie? Tacy najlepsi, wie pan, od piwka warzywka, nie? Rozumiesz, szeryf? Dowiemy się w sądzie. A szeryf, ja chciałbym jedną sprawę omówić. Nie ma. Jutro panu dostarczą mój akt kapitulacji i wyprowadzki. Dziękuję. Wyprowadzki? A tu gdzie ty pójdziesz? Jak ty nie jesteś na wyprowadzkę? Więzienie dla siebie, trzykuj typie, za rozwalenie Maćkowi tutaj we gościu. W ogóle nie ma opcji, rozwalamy cię. Będziesz gnojony w sądzie, nie? No. Nie, dobra. Nie tylko w sądzie. No, nie tylko w sądzie. Dobra, to wobec tego tutaj idziemy sobie na górę. Tutaj muszą być, tutaj są szybki zrobione. Tutaj też oczywiście zrobimy wielką szybę. Tu jeszcze będą cele, ale jeszcze chyba będą już te luksusowe. Tak, tutaj na górze będzie trzeba oczywiście luksusowe cele tutaj wrzucić jak najbardziej. Tutaj zrobimy coś takiego, też coś takiego. Dobra, pyk, pyk. Fajnie to wygląda. Ej, fajnie, tylko ja chcę hajs. Da mi ktoś ten hajs, czy nie? Czy mi nikt nie wypłaci? Bo jak ja mam zamiarze nie dostać hajsu, no to nie, no dajcie mi hajs, błagam. Błagam! Ja jestem tylko człowiekiem, który bardzo dobrze pracuje i daj chcę mi po prostu... jedzenie lepiej. Dobra, rzucam na dole jest jedzenie jak coś. Jakie ładne, ale ładne więzienie, bardzo mi się podoba, tylko trzeba z niego jeszcze wyjść. Więc ja tutaj, wie pan co, ja pójdę po surowce, panie szeryfie, ale pan mi zapłaci za nie, co nie? To ja bym zrobił tutaj przyciski. Dobrze, zrobimy tak, że po prostu po zakończonej pracy... Tak? Postawicie skrzynki przy swoich domach i ja transferem bankowym przeleję pieniądze. Ale to musimy uzgodnić kwotę, to po wybudowaniu uzgodnimy kwotę, rozumiem, patrzcie, tak? Patrzcie, ktoś podgląda naszą budowę i będzie chciał się włamać, patrzcie, szybko, szybko. Ja już podchodzę, już chciałbym bardzo to zobaczyć, już podchodzę. Gdzie co się dzieje? Za więzieniem. Kto to jest? Co jest grane, typie? O kurczę, tak tego zostawić nie możemy. Ktoś tutaj ewidentnie... Nie, go trzeba... Spacyfikować go trzeba. On widział nasze tajne plany. On nie może o tym wiedzieć, absolutnie nic z tych rzeczy. Dobrze, że go spacyfikowałem, bo wy to takie miękkie faje jesteście. Chcieliście go utrzymać. Wow, już się przestraszyłem. Naprawdę, panowie. Trzeba zimną krew zachować przy takich sytuacjach. A co jakby on poszedł zdradzić do jakiegoś innego miasta nasze plany budowlane? W sumie no tak. Panowie, trzeba zimną krew zachować w takich sytuacjach, tak nie może być. Dobrze, to wobec tego ja tutaj buduję dalej nasze wspaniało myślne więzienie. Tutaj oczywiście wiedzie beton. A czy mam jakieś tutaj kraty może? Kraty. Ja mam kraty, oczywiście. Aha, nie. Ja też mam. Nie, to tak ja z nie 10, mam. Z 10. To ja nie mam. Niestety panu nie dam. Nie, sorry, nie licz nawet na to. Nie licz na to! Ile potrzebujesz? 10. Dziękuję ci bardzo. Taryfie. Oszuście. Dobra, tutaj fajnie pomieszczonko robię. Ja też potrzebowałbym kraty. A jak się za będzie otwierało drzwi? No właśnie, mam już to obczaiłem. Proszę zobaczyć. Tutaj cyk, tutaj cyk, tutaj cyk i tutaj cyk. O. W ten sposób. Tutaj cyk. Działa wszystko. Działa. Działa jak natura chciała. Ale czy jakoś tak. Specjalny klucz. Ja mam, nie no, proszę zobaczyć. Tutaj wszystko fajnie, wspaniało, tak, właśnie działa. Oczywiście, że mam klucz. Ja bym nie miał, typie. Ja tutaj robię sobie klucze do celi, żeby potem móc wyjść. Co ty myślałeś, cwaniaczku? Dobra, tutaj trzeba postawić kratę w tym miejscu. Nie, halo. Nie, klucze trzeba zdać. Do depozytu może, co? Haha, żebyś miał dostęp. Nie ma takiej opcji nawet. Nie ma gdzie nawet kratę? Takiej opcji. Pod schodami jednymi. Pod jednymi schodami. Jakby dało radę, to byłbym wdzięczny tutaj za pomoc. Dobra, tutaj zrobimy sobie coś takiego. Okej. Okay. Tutaj też tak. 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 Tutaj wjeżdża tak przycisk. Dobra, chyba wszystkie się otwierają. Chyba wszystkie są mniej więcej symetrycznie. Tutaj oczywiście trzeba jeszcze dorobić w ten sposób. Dobra, żeby tutaj to się trzymało kupy. No i tutaj niestety jest jeszcze nieukończone więzienie. Tutaj mam nadzieję, że ktoś dorobił tą kratę, o którą prosiłem. Dobra, wspaniale. Jak idzie nasze tworzenie więzienia dalej? Proszę mi powiedzieć, proszę się pochwalić. Jak to idzie? No to jest bardzo dobrze, panu przyznam. Potrzebuję krat, ma ktoś bardzo krat? Dobrze. Ma ja ktoś kratę?
To proszę mi tutaj rzucić. Dobrze, to ja potrzebuję jak najwięcej, więc proszę tutaj załatwić mi jak najwięcej krat. Byłbym tutaj wdzięczny za pomoc. Tutaj zrobimy coś takiego. Dobra, już idę. Już idę, panie szeryfie. A jak z hajsem? Jak z hajsem? Będzie hajs? No, powiedziałem, że będzie przelew. No dobra, ale nie, a to musimy... Dobrze, to dokończmy to za sekundkę i obgadamy kwotę. W porządku? Bo ja bym chciał wiedzieć, na czym stoję. Tutaj kwota byłaby mi potrzebna do szczęścia, tak szczerze mówiąc. Potrzebuję kobla. Dobrze, zaraz panu dostarczę tutaj kobla, ale niestety nie mam go zbyt dużo. Tutaj proszę, na górze rzuciłem, na górze. Jeszcze jedna podłoga. No to rzuciłem tutaj na górę, jak pan będzie wchodził, to pan na pewno tutaj znajdzie, proszę się nie martwić. Ja tutaj wobec tego stawiam kolejne kraty. Dobrze, bo tutaj właśnie będzie pomieszczenie socjalne, warto o nie tutaj zadbać, żeby ono oczywiście było tutaj fajnie skończone. Więc ja oczywiście się tutaj tym zajmę, nie bójcie się, nie bójcie się kompanii, ja się oczywiście nim tutaj zajmę. A co z łóżkami do celi? A, no to właśnie, pytanie, czy my chcemy robić fajne warunki tym złodziejaszkom i innym intruzom? Zamiast łóżek płyty. Płyty, no nie wiem, tak. Takie płyty jak, płyta jak chodnikowa, płyty. Jak chodnikowa, to będzie świetne. Szeryfie, chodź na słówko, tak prywatnie. Ale to gdzie? Ze mną, czy nie? Nie, bez pana, idź tam pan, okej. Słuchaj, no dobra, tu chodź. Nie będę podsłuchiwał, skoro nie chcą. Tu chodź, do tej celi chodź na chwileczkę. Chodź. Oni coś mówią o mnie? Chodź szybko. Czekaj. No wejdź, szybko. Nie mogę wejść. Proszę. Co jest grane? Są nade mną? Dam panu to złoto, ale niech pan go tutaj zamknie. Cicho bojdzie, okej? Okay? Nie widzi nas, dobra. Dam panu, ale proszę go zamknąć, dobrze? Pod koniec. O, siemka, o czym gadacie? Elo! A, tak sobie gadamy o pogodzie. Co jest grane? O pogodzie. A ja wiem, że ty go przekupujesz, więc cię zamknąłem. To wypuść nas. I co my teraz robimy? Zamknąłem cię. Czy szeryf został przekupiony? Panie szeryfie, chciałbym znać pańskie stanowisko w tej sprawie. To jest oszczerstwo. Przepraszam, ja idę budować. No właśnie, ja pana zaskarżę za zniesławienie. Dobrze, zaraz dostaniesz mieczem na tyłek i się skończy zabawa, więc proszę tutaj się uspokoić, bo naprawdę tak nie będziemy rozmawiać. No, nie podoba mi się to, nie podoba mi się. Czy pan próbował go naprawdę przekupić? Szeryfa? Kłamie. Szeryfa przekupić? No bez jaj. No tak nie będziemy się bawić. No panie Elvisie, no tak się nie będziemy bawić. Tak, nie ja było. Tutaj możemy uznać, że ja o tym zapomnę, ale będziemy musieli się dogadać w jakiś sposób. Panie Elvisie. Ja mam mnóstwo złota. O, dobrze. No ja będę musiał, ja o tym nie zapomnę tak łatwo. Więc nie wiem, jeśli pan wykmini jakiś sposób, jakby mnie tutaj przekonać, abym ja o tym jakoś zapomniał, to w porządku. Ale... Nie będzie panu łatwo. Nie będzie panu łatwo, naprawdę, bo to. Ja, no nie podoba mi się to, nie podoba mi się to. Ja nie wiem, dlaczego pan chciał mnie zamknąć. Co ja panu zrobiłem? Słucham, proszę mi powiedzieć. Pan chce mnie zamknąć w więzieniu, które teraz buduje. To jest oszczerstwo. Bo mniej więcej zaatakował pan Maciocha, więc jakby to jest chyba logiczne. Jak nieprawda? Ale proszę się tam nie kłócić, dowiemy się jutro o złym. Ale jak nieprawda? Jak nieprawda? Ja mam nawet dowody na to. Jakie? No jakie? Mam niezbite dowody. Mam świadków w postaci ludzi. Ty nie masz nic. Ty nie masz absolutnie nic. Ludzi, którzy wybrali dobro. Tak, dobrze pan słyszał. Ludzi, którzy stoją po mojej i po Maciocha stronie. I co teraz? Dobra, fajnie to zrobiłem. Ej, spoko to wygląda. Tylko teraz musi być guzik tutaj. Dobrze, ja skończyłem swoją działkę. Nie wiem, panowie, jak wy. Co panowie myślą? No, czy skończyli panowie swoją działkę? Ja już kończę tą wieżę fajną. Dobrze, tutaj trzeba tak oczywiście jest. Jakoś móc wyjść. Wejść do więzienia. O, bardzo dobrze to wygląda. Tylko tutaj muszę jeszcze wyrównać trochę terenu. I usiądziemy chyba. Skończyłem. I uzgodnimy jakąś stawkę tutaj wynagrodzeniową, prawda? No właśnie teraz tym myślę. Ale czemu się nie chce? Ja bym chciał tutaj pomyśleć trochę o wynagrodzeniu, czyż nie? Bo no, wygląda to naprawdę fajnie. Takie duże, federalne więzienie, jeszcze oczywiście nie do końca skończone, bo tam trzeba będzie kraty dać na górze, ale wygląda ono naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Z każdej strony, słuchajcie, coś tutaj jest, nie ma jak uciec. Tutaj normalnie wchodzisz, masz pokoje socjalne, masz różne cele. Tutaj także cele są kolejne. Tutaj jeszcze jedne cele. I tutaj też jeszcze jedne cele, które oczywiście... No niestety, słuchajcie, nie skończyliśmy tego, bo nie ma... Pieniędzy! Państwo pieniędzy nie posiada! Jakby były pieniążki, to byśmy skończyli, ale nie posiadamy. Więc póki co zostaje nam się pocieszyć tym, to panowie, chodźcie może do mnie do domku, uzgodnimy jakąś cenę, co? Dobrze. Panie szeryfie, czy pan proszę teraz... Proszę mnie wypuścić, halo. No panie szeryfie, no tutaj... A widzisz, karma wraca, nie wyjdzie już stąd, nigdy.
No nie wiem, możesz po prostu nacisnąć przycisk na przykład i tyle. Ale... A, bo nie było wcześniej przycisku. Były! Nie były, było, szeryf, nie szeryf było. Głupek. Ela. Dobra. Wszystko do pana to trafia, bo pan tutaj to finansuje, więc proszę, proszę oczywiście zwrócić. I chciałbym teraz się dopytać o wynagrodzenie. Proszę mi powiedzieć. Słucham o słucham. Dwa kwiatki za wynagrodzenie. Nie, słucham ile złota. Poważną ofertę poproszę. Dobrze, jaka tam jest wielkość tego? Duże, to jest bycze. W ogóle czemu ja widzę więzienie z mojego okna? To jest upadlające dla mnie, że ja widzę więzienie z mojego okna, słuchajcie. Idę sobie tutaj i widzę to. No przecież to jakaś masakra. Dobrze, no chciałbym się zapytać o te pieniądze, no. No powie mi pan, ile? Chwilkę, idę zobaczyć z góry, jak to wygląda. Dobra, też pójdę zobaczyć to na górze, bo nie mamy czasu, panie. Ja mam tutaj, wie pan, rodzinę na głowie, nie? To chciałbym się dowiedzieć. Jak to tutaj wygląda? Dobrze, podejdę. No, robi to wrażenie. Robi to wrażenie, jest to gigantyczne. No i ten znowu konia zabrał. Dobra, hajs, typie! No, ja nie pracowałem za darmo. Gdzie wy jesteście? Gdzie jest mój pieniądz? No nie pracowałem za darmo, dawaj hajs. Dobrze, ja zaproponuję. No? Zaproponuję wam po... Ile złota? 20 złota na głowę. 20 zł za wybudowanie takiego gmachu? Nie wiem, moja propozycja 150. Na głowę. Na głowę. Masz pan tyle? Pewnie tyle w rok pan nie zarabiasz. No, 150 na głowę. Dobrze, to 150 wam nie dam, ale... Co, pewnie 24? W takim razie... Jakieś śmieszne. W takim razie 80 zł. Na głowę? I... dużo. No. 80 zł na głowę, plus do tego macie tylko jeden do podziału, musicie zdecydować między sobą, który proponuje jakiś pojedynek, będzie dostanie jedno darmowe pozwolenie na budowę. Dobra, dobra, 80 zł to jest za dużo, to jest za dużo, on wciska kit, mów ile, wiem, że nie dasz więcej niż 25, no mów ile, bo nie będę wierzył w twoje bajki pokroju 80 zł, wiem, że więcej niż 25 nie dasz, no. Mów prawdę, typie, ja mam żonę na głowie. Bożenka tam czeka gdzieś, no, kurczaka gotuje. No, ile? No, czekam na odpowiedź, typie. Dobra, elo, ja ciebie zabieram, zabieram wszystkie itemy. Rozliczymy się później, ja nie będę się tak bawić. Ja nie Dobrze. Będę się tak bawić. Ja chcę cię, szybko. Panie Elviso, gdzie pan jest?
koło komisariatu. Panie Elviso, ja tutaj szeryfa pokonałem, ja chyba zostanę nowym szeryfem. On chyba nie chce nam dać hajsu. On chyba naprawdę nie chce dać nam hajsu. Weźmy mu konia może. Właśnie, może konia mu zabierzemy. To weź konia, ja zabieram jego itemy. Ale bo mnie zrespiło gdzieś nie wiadomo gdzie. No to trudno, masz pan problem. Dopóki... Nie, panie Elviso, chodź pan, ustalimy cenę. Dopóki pan szeryf nie zapłaci nam po 20... Ustalmy, 25 zł na głowę. Niech będzie 25, okej? Okay? Po 25, dopóki nie dostaniemy, ja ustawię skrzynkę. Ja ustawię skrzynkę przy komisariacie, na którą tam to ma trafić. Tylko trzeba mam jakieś drewno. No to nie płacę w takim razie. Tylko trzeba mam jakieś drewno, żeby tak. No i kogoś jeszcze tutaj wywali. O, mam dwie skrzyneczki. Dobrze, tutaj wobec tego biorę dwie skrzynki. Panie Elviso, chodź pan za mną. Dopóki, słuchajcie, 25 zł nie wpadnie do jednej i drugiej skrzynki. Jedna skrzynka będzie tutaj, druga skrzynka będzie tutaj, dopóki 25 zł nie wpadnie, nie oddam itemów szeryfowi. Mimo, że jest on z władzą ustawodawczą tutaj na serwerze, to tak nie może być. Ja chcę zapłaty. 25 zł, tak? Ja też. Ustaliliśmy? Panie szeryfie. Panie szeryfie, ustaliliśmy? Nie ustaliliśmy. On się poddał. Dobrze. Ma czas 12 godzin. Jeśli tego nie da, no to sorry, ale straci cały hajs. Tak? Dobrze, Elviso? Dobra. To ja wobec tego trzymam i... A ty, 6 zł w ogóle on miał. Ty, to podzielmy się już. Okej, dawaj. Podzielmy się już. No, tylko zaliczkę delikatną bym powiedział. Tak. I to pasuje. Wobec tego, moi drodzy, jeśli odcinek wam się spodobał, pamiętajcie, żeby stawić łapeczkę w górę oraz subskrypcję na tym kanale, dlatego że codziennie są tutaj filmy o godzinie 16. Codziennie są tutaj live'iki, więc wydaje mi się, że warto subskrybować, warto dzwoneczkować. Wybudowaliśmy więzienie, którego jeszcze nie skończyliśmy, będziemy kończyć na live'ie. Nie bójcie się, bo już niedługo przed Elvisem będzie sprawa sądowa. Dokładnie tak, będzie sprawa sądowa, żebyś gościu żebyś ja wiedział, wygram, że nie wolno. Żebyś wiedział, że nie wolno Maćka tutaj atakować. Dlatego subskrybujcie, dzwoneczkujcie, wpadajcie na nowy kanał Abra Games, gdzie wpadają Bedwars, Kwadratowa Masakra, także Survival, także będzie, więc wpadajcie, to bardzo ważne. O, szeryf do nas wrócił. Panie szeryfie, oddam panu itemy. Dobrze, wówczas, kiedy w skrzynce... Wówczas, kiedy w skrzynce znajdzie się po 25 sztabek złota. Ma pan 12 godzin, w pierwszym wypadku zniszczymy cały komisariat i będzie wojna. Ale no. W jednej i w drugiej? Tak, po 25 na głowę. Nie będę komentował, idę na kurczaka do Bożeny. Trzymajcie się, dobrego dzieneczka, eleczko i pu!